4 sierpnia, piątek. Trwają ciężkie walki w Alejach Jerozolimskich. Od mostu poniatowskiego ko Grójeckiej przebija się od rana niemiecka jednostka 19 Dywizji Pancernej. W nocy z 3 na 4 sierpnia powstańcy opanowują parter gmachu Pasty przy ulicy Zielnej. Po zaciętej walce o świcie powstańcy opuszczają budynek. Na wschód od obsadzonego przez Niemców krakowskiego przedmieścia umacnia swe pozycje zgrupowanie Krybar. W Śródmieściu Południowym powstańcy przeprowadzają udany nocny atak na Soldatenheim w gimnazjum imienia królowej Jadwigi. Sztab komendy okręgu AK przenosi się ze zburzonego hotelu Wiktoria do gmachu PKO na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej. Oddziały kapitana Józefa Krzyczkowskiego Szymona przegrupowują się w rejonie Izabelina, Sierakowa i Truskawia. Na Żoliborzu następuje umocnienie pozycji powstańczych, będących w stałej styczności bojowej z wrogiem. Oddziały podpułkownika Mieczysława Niedzielskiego, żywiciela, opanowują teren pomiędzy placami Wilsona a Inwalidów oraz Aleją Wojska Polskiego. Na Woli Niemcy kontynuują natarcie na barykady na Wolskiej i Górczewskiej. Niemieckie samoloty wspierają działania piechoty i utrudniają obronę oddziałom powstańczym. Oddziały podpułkownika Jana Mazurkiewicza, Radosława, nacierają na ruiny getta bez sukcesu. Heinrich Himmler przysyła odsiecz pod dowództwem generała policji Heinricha Reinefarta i dowódcy brygady SS Oskara Dirlewangera, rozlokowujących swe oddziały w zachodniej części Woli. Z Okęcia na Ochotę przechodzi brygada Rona generała Kamińskiego, rozpoczynając okrutne mordy, gwałty, grabieże i podpalenia. Trwa opór niewielkich powstańczych oddziałów. Toczą się krwawe walki na Mokotowie. Niemcy mordują około 200 osób w rejonie ulicy Olesińskiej. W Pałacu Blanka ginie poeta, podchorąży Krzysztof Kamil Baczyński, Krzyś, żołnierz batalionu Parasol.